Budzisz się od dźwięku wiatru wyjącym wśród drzew, lodowate podmuchy wstrząsają oknami twojego małego, odosobnionego posterunku. Na zewnątrz wciąż jest ciemno, ale wiesz, że to już poranek. Dni zlewają się w jedno, odkąd przybyłeś tu, tydzień temu, do tego mroźnego pustkowia. Na początku, samotność była mile widzianą odmianą od hałasu i chaosu świata, który zostawiłeś za sobą. Ale teraz, leżąc na pryczy. Nie możesz pozbyć się dręczącego uczucia, że coś jest nie tak. Podczas odprawy mówiono, że misja będzie wymagająca sześć miesięcy samotności w zdalnym leśnym posterunku monitorowanie wzorców pogodowych i obserwowanie dzikiej przyrody prosta praca mówili taka, która wymaga cierpliwości i dyscypliny. Byłeś pewien, że posiadasz oba te atrybuty, ale nikt nie wspomniał, że cisza może przenikać do kości. Że zimno stanie się żywą istotą, wpełzającą do Twoich myśli i skręcającą je w coś mrocznego i obcego. Pierwsze kilka dni było w porządku. Ustawiłeś sprzęt zgodnie z harmonogramem, skontaktowałeś się z główną stacją i rozpocząłeś pracę. Ale siódmego dnia radio umilkło. Na początku myślałeś, że to tylko usterka. Próbowałeś rozwiązać problem, postępując zgodnie z procedurami, których Cię nauczono. Nic jednak nie działało. Stały szum po drugiej stronie był nieugięty, nieustannie przypominając, jak bardzo jesteś daleko od kogokolwiek, kto mógłby pomóc. Dni od tego czasu to rozmyta masa śniegu i cieni. Znajdujesz się na długie godziny, wpatrujący się w okno, obserwując nieskończoną biel, rozciągającą się we wszystkich kierunkach. Drzewa, czarne i szkieletowe na tle śniegu, zdają się zacieśniać wokół ciebie. W kącie oka dostrzegasz ruch. Ale kiedy odwracasz wzrok, nie ma tam nic, tylko wiatr, mówisz sobie. Tylko wiatr i zimno, które płatają ci figle. Ale te sztuczki stają się coraz trudniejsze do zignorowania. Ostatniej nocy przysiągłbyś, że słyszałeś kroki na zewnątrz ciężkie, skrzypiące kroki, jakby ktoś szedł przez śnieg w stronę twojego posterunku. Chwyciłeś karabin i stanąłeś przy drzwiach, czekając, nasłuchując, ale kroki ucichły. A kiedy w końcu zebrałeś odwagę, by otworzyć drzwi, nie było tam nikogo, żadnych śladów, żadnych znaków kogokolwiek, tylko niekończący się, nietknięty śnieg. Zaczynasz się zastanawiać, czy sobie tego nie wyobrażasz. Izolacja cię dopada. Czytałeś o tym, jak samotność może zniekształcić umysł, sprawić, że widzisz i słyszysz rzeczy, których nie ma, ale wiedza o tym nie ułatwia sprawy. Starasz się być zajęty, trzymać się harmonogramu, który ci dali, ale wszystko wydaje się bezcelowe. Dane, które zbierasz, gromadzą się, ale nie masz nikogo, komu mógłbyś je wysłać. Nikt nie mówi ci, co robić dalej. Nocą ciemność zdaje się być żywa, naciskająca na ciebie ze wszystkich stron. Las wypełniony jest dźwiękami trzaskami, skrzypieniami szelestem liści, które wydają się zbyt celowe, by były naturalne. Mówisz sobie, że to tylko zwierzęta, ale w głębi serca nie wierzysz w to. Coś tam jest, coś cię obserwuje. Twoje sny zamieniły się w koszmary. W nich błąkasz się po lesie, potykając się przez śnieg, wołając o pomoc. Ale twój głos zostaje połknięty przez wiatr, a drzewa zamykają się wokół ciebie, ich gałęzie wyciągają się jak szkieletowe dłonie. Budzisz się zlany potem, twoje serce bije mocno, ale ulga po przebudzeniu nie trwa długo. Ciemność z Twoich snów podąża za tobą do świata rzeczywistego, trzymając się ciebie jak cień. Zaczynasz rozmawiać sam ze sobą, tylko po to, by usłyszeć jakiś głos. Na początku to tylko drobne rzeczy komentarz na temat pogody, ciche przekleństwo, gdy rozlewasz kawę. Ale wkrótce rozmowy stają się dłuższe, bardziej zaangażowane. Kłócisz się sam ze sobą, próbując rozumować z narastającym strachem. Śmiejesz się z żartów, które nie są zabawne. Zadajesz pytania i odpowiadasz na nie, jakby ktoś jeszcze był w pokoju z tobą, ale jesteś sam. I dobrze o tym wiesz. Dni się wloką, każdy zimniejszy i ciemniejszy niż poprzedni. Jedzenie się kończy, a myśl o racjonowaniu sprawia, że czujesz, jakbyś przygotowywał się na koniec. Próbujesz radia raz po raz, ale zawsze to samo tylko statyczny szum ściana dźwięku, która oddziela cię od reszty świata. Nie jesteś pewien, ile czasu minęło, odkąd straciłeś kontakt. Tydzień? Dwa? Kalendarz na ścianie wydaje się teraz bez znaczenia. Wszystko, co wiesz, to to, że nie możesz tego dłużej wytrzymać. Zimno przenika twoje kości, a cisza doprowadza cię do szaleństwa. Spoglądasz na swoje odbicie w oknie i ledwo rozpoznajesz wyniszczonego, zapadniętego mężczyznę, który na ciebie patrzy. W pewnej nocy znów słyszysz kroki. Tym razem są głośniejsze, bliżej. Nie sięgasz po karabin, w ogóle się nie ruszasz. Po prostu siedzisz tam, wpatrując się w drzwi, czekając. Część ciebie chce je otworzyć, wyjść na zewnątrz i zobaczyć, kto lub co tam jest. Ale inna część ciebie wie, że jeśli to zrobisz, możesz nigdy nie wrócić. Kroki zatrzymują się tuż za drzwiami. Wstrzymujesz oddech, twoje serce bije tak głośno, że zagłusza wiatr, a potem drzwi skrzypią, powoli otwierają się centymetr po centymetrze, aż ciemność na zewnątrz wlewa się do pokoju. Nie krzyczysz, nie ruszasz się. Po prostu siedzisz tam, gdy zimne powietrze wdziera się do środka, a ciemność pochłania Cię całkowicie.